Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Nio 2, drugiego DLC, w którym już pokonaliśmy pierwszego bossa. No, było trudno. Powiem szczerze, było... Ty, tam coś jest w środku? Tak, tu jest Kodama. Ale, patrzcie. Jak? Tak teraz kątem oka gdzieś tam mi mignął w oddali, bo chyba się jeszcze... No jest Kodama, no patrzcie. Totalnie ją pominąłem. Okej, zapraszam do kramu. Także mam nadzieję, że dzisiaj dojdziemy do kolejnego bossa i będziemy się znowu tak przednie bawić. Kurde. Człowiek będzie wystawiał na próby swoje nerwy. I oczywiście na samym początku chciałem serdecznie zachęcić do tego, żebyście zostawili jakiś komentarz po sobie pod filmem, zapamięci oczywiście oraz ocenili film. Będzie mi bardzo, bardzo miło i to zdecydowanie jest pomocne tutaj na YouTubie. Także bądźmy aktywni w komentarzach, co pierwsze wam przyjdzie do głowy. Let's go. Dzisiaj nie sprawdzam obecności, dzisiaj możecie mieć nieprzygotowanie jak coś. Serce, ruszaj planeto. Wydaje mi się, że w serce pójdziemy. Ta regeneracja ki mnie tak dosyć tutaj pociąga, więc można by było tutaj sobie ją wziąć. I teraz tak, czy ja mogę sobie tutaj spokojnie przejść? Tak, tutaj już tych pająków nie ma, bo tutaj była ogólnie kraina Yokai z tą... z tym dziwnym wozem, tą budką taką, ale ich wyeliminowaliśmy pod koniec ostatniego odcinka, więc nie ma teraz żadnego problemu. Okej. No i schodzimy na dół. Jak schodzimy... O, kolejna kraina, okej. Jak schodzimy... O nie, tylko nie on. Shit. Dobra. Łatwo, jak to mówią. Jak tu mówi teraz młodzież. I kolejny tutaj sobie kica. Coś mi za tego. O! Jaki mały kochany! Taki fajny. Dobra. Kurde, tutaj nie jest kraina yokai, tylko jest jakiś po prostu potwór, jakiś demon yokajowy. Więc trzeba będzie na niego uważać. Najpierw zlikwidujmy sobie tego jegomościa. Tak, żeby on nas nie zlikwidował. Okej. Najgorsze, co on może nam zrobić, to ten swój atak taki ładowany, dzięki którym tak naprawdę to jest atak samobójczy. Jakby nie patrzeć. Takie trochę kamikadze. Dobra, nie wiem, czym ty jesteś, ale pozwolę sobie zarzucić buffy, bo nigdy nie wiadomo, co. Kim ty jesteś? Aha, dobra, ty jesteś szczurem, dobra. Okej. Okay. Jak on jest szczurem? Tylko, że to jest szczur, który jest cięższy, bo jest... Cyk. Bo jest z krainy yokai, więc jest wzmocniony. Wow, kurde, jeszcze... A, to ciekawe. No zdecydowanie musimy stąd uciekać, bo jak dostanę takim kapcorem od ściany, to jesteśmy w dupie. No chodź. O kurde, chęciołek. Pięknie. Ale niestety mamy przed sobą jeszcze ścianę. Mamy przed sobą ścianę, którą przez przypadek uderzyłem. I tak to teraz wygląda, widzicie? Ty masz taki zasięg? Klap. Klap. I klap. Klap. I wszyscy razem w dłonie me. Klaszczmy se. Nope. Dobrze, że ściana nie potrafi chodzić, co? Ty, ale tego nie widziałem na moim podglądzie, że to jest ściana taka niewidzialna.
Totalnie bym... Aha. O tym nie wiedział prawdopodobnie, jakbym nie zahaczył przez przypadek. O, świetnie. I tutaj jest Kodama gdzieś ukryta. Zawsze Kodamy są ukryte gdzieś w takim miejscu. Pyk, proszę bardzo. Chociaż jakbym zauważył, że Kodama jest na radarze, to bym szukał pewnie dojścia do niej. Okej, okay. To tylko i wyłącznie taki ułek, zaułek. Zaułek, ułek. Zawsze to jakaś Amrita. A tu? Nie. A tu? Nie. A tu? Coś mi się wydaje, że za niedługo będą jakieś pającury tutaj większe. Jeśli są takie małe kokony, to podejrzewam, że będzie jeszcze coś. A niektórzy pająków się boją. O nie, to ty. Ty, was tu więcej jest, jedna, druga. O, fuck. Niedobrze. Jesteś tu sama? Że tak zapytam? No, tam już widzę. No jasne, że tak. Już wózek, kurde, czeka na mnie. Shit! No będzie mały problem pewnie z nią. Dlatego zarzućmy sobie jakieś buffy. No nie odsuwaj się ode mnie! No. Poszło całkiem sprawnie. Poszło całkiem sprawnie i może bym wykorzystał do tego... Kurde, jeśli się uda... To może bym wykorzystał do... O, podpalił się, super. Okej. Okay. Au. 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 No kurde. No nie. Świetnie. No chyba sobie śnisz, że tutaj złazisz. On ma nogę tutaj! Kurde, on nogę wystawia z tego! What the fuck? Au! Dobra, noga. Dobra. Przeżuję. No i teraz mi nie mówcie, że... Nie! Właśnie tego się obawiałem, że on ma naprawdę srogi zakres ruchów i srogi obszar, w którym bije. W momencie, gdy ja ginę i odradzam się, to może on już wystosować kolejny atak. Jak ja tylko opadnę na ziemię, to nie jestem w stanie nic zrobić i on mnie, kurde, dobija. Lipa. No na pewno nie możemy z nim walczyć w tak wąskim przejściu, jak jest tutaj. Więc musimy to zorganizować jakoś inaczej. Na szczęście tutaj już nie ma tego yokajowego typa. Przebiegnijmy sobie obok. Wejdźmy na górę. No znowu będziemy musieli prawdopodobnie zaatakować tą babeczkę. Tak, bo ona się będzie tutaj respić. Niestety, będzie się respić. No dobra, ale możemy to zrobić podobnie jak ostatnio. Czyli się wzmocnimy. Wyślemy na nią co nieco i damy jej spowolnienie. Okej. Poszło całkiem nieźle i teraz można od razu zawołać tego przyjemniaczka.
Okej, okay, ty, on zmienia te oczy. Nie wiem, czy to... Oła. Nie wiem, czy to jakkolwiek... nas interesi. Ale zmienia oczy. Au. A, no come on! Chyba sobie śpisz. Dobra, to nas nie interere. Spowolnić go. Mhm. Ty, on ma różne głowy. Stamtąd wychodzą. Być może dzięki temu ma kurde różne ataki, no. Trzeba byłoby się przyjrzeć, bo miał fioletowe oczy, miał żółte oczy, miał czerwone oczy chyba, nie? Jakoś tak. O. Nie strzelał, tak? Dobrze. O! Cyk. Schemat Kowalski może nam być do czegoś potrzebny. No strzelaj, a przynajmniej spróbuj strzelić. Pierwszy. Czegoś wy tutaj pilnowaliście. Poka poka. Rękawice ze skóry tygrysa i Kusarigama. Być może jakaś będzie lepsza. Możemy sobie to od razu sprawdzić. Kusarigama to będzie ta. No i posortowane rzadkością, tak? To nie, to nie, to nie... Taka sama. Tylko teraz jak dojść do tej drugiej babeczki, którą widzimy gdzieś tutaj? Albo inaczej, jak odblokować skrót tak, żeby kurde nie dać się znowu zrobić za błazna. No chodź, pająsku. No i pięknie. Eliksirek do kieszeni. No, dwa za jednym razem. Świetnie. Tutaj mi się wydaje, że może być jakiś skrót, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Może będzie można coś pchnąć? Nie, chyba jest tylko i wyłącznie taki zaułek. Kosmyk włosów Maga Onmyo. Mogę tędy? Nie, ale tam jest jakiś kotek. Znaczy, nasz kotek, ten kotek, tak, Icia, w sensie. Możemy tu wleźć? Możemy. Nie ma tu chyba jakichś większych problemów z pająkami? Nie ma. Dobra. Trochę wody, jakby ktoś nas chciał obić. A, i dalsze przejście jest tędy. I tędy chyba nie przejdziemy. Czyli tylko i wyłącznie tędy. O, proszę. Kraina Onmyo. Znaczy ten... Czekajcie. Okej. Okay. Cyk. Odeślijmy go do chramu. Ty, i tu jest możliwość ze skoku. Pytanie, czy ja chcę tutaj zeskakiwać, ale chyba chcę, z tego względu, że nie mam z powrotem tej wody na sobie, więc prawdopodobnie by to mnie mocno obiło, ten ogień. Nie wiem, czy bym nawet przetrzymał, tylko problem jest taki, że jak ja gdzieś zeskoczyłem, to teraz nie wiem, gdzie jest przeciwnik jakiś. A, no wszystko ładnie... A, tędy. Oho. Zlazłem gdzieś... A czemu tego nie wziąłem? Zlazłem gdzieś... A w zasadzie zeskoczyłem i nie wiem tak naprawdę, jak stąd się teraz wydostać. No dobra, podejrzewam. Cyk. Będzie trzeba zrobić to trochę naokoło. Pająki musimy dojeżdżać po tym, jak one zaraz odskoczą, bo po ich ataku one odskakują do tyłu, przez co ja nie mam na nich zasięgu.
Tu nie ma nic, ale tu jest pająk. Ale może nie będę wykorzystywał na niego strzał. Dobra. Jakiś bebok z Onmyo. Trzeba będzie go tam porobić z magią. Hono tutaj. Yokaju. Kim ty jesteś? Trochę się cykam. O, fuck. Naprawdę to ty. O. No, naprawdę. Powiem wam szczerze, że nie podoba mi się to. Wejdźmy do gorącego źródła. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób jest w stanie nam przeszkodzić w tej naszej tutaj wygrzewnicy. Oj. No, czerwone oczęta. Tak, zdecydowanie mają różne ataki. Au. Spowolnienie. No a przy okazji nam się skończyło odradzanie, więc jakby tutaj nas zabił, to byśmy mieli trochę przewalone. Ale chyba stąd nie ma żadnej innej ścieżki, jak tylko otwierając to i wchodząc do krainy Yokai. Tylko pytanie teraz, no właśnie, kto jest za nią odpowiedzialny? Bo tu jest Kram. I bardzo chętnie bym z niego skorzystał. Tylko nie wiadomo, kto jest za niego odpowiedzialny. Tam jest coś. Bardzo możliwe, że ta babeczka, która wbijała nam kołki. Chociaż nie. Ta babeczka jest z tej strony. Czyli to nie ona. Więc kto to może być? Tam trzeba szukać tego sprawcy. Chodź tutaj. Nie, no serio, ty będziesz strzelał do nas. No. Dobra, pającura musimy sobie zaciągnąć. Na imprezkę. Tylko jak, kurde, ten szczur stąd polezie. Bo szczur plus... O, świetnie! Dobra, zapraszam tutaj. Na moje poletko. No chodź, 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 chodź. Tylko pojedynczo. Tamten też przyleciał? Nie, poszedł sobie gdzieś. To chyba nie on był odpowiedzialny za to, co? Czy on? Nie, no to on jest. No dobra, no to w takim razie możemy sobie go podciągnąć tutaj. Pyk. Nie wiem, na ile on jest podatny na ogień. Świetnie. To, żem trafił. Dobra, niech szczurzysko od niego odejdzie, bo jeszcze przylecą tutaj we dwójkę. No chodź. Au. Dobra, trafi czy nie trafi?
O nie, 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 nie. Kurde, ja tutaj się... Ja się tutaj nie mogę zregenerować. Okej, ogień. O, teraz. No, niepotrzebnie się w sumie leczyłem. Powinniśmy go rozwalić. Właśnie. I ty taki chłystek, kurde, odpowiadałeś za to wszystko? Nie! Czyli coś tu jeszcze jest na rzeczy. Być może na piętrze. Być może na piętrze jeszcze ktoś jest. Tutaj mamy te schody. Zobaczmy, kto zacz. Aha, siur. O Jezus! No jasne. Jaki cwaniak. No. Patrzcie, no kuźwa by nie za mną latał. Nie wiem czasem, czy to on nie odpowiada jeszcze za to. Trzeba będzie się mu przyjrzeć dokładniej. Rozproszmy to. Przepraszam. Nie chciałem przejść. No chodź tutaj. No naprawdę? Zniknął, kurde, na ostatku zdrowia. Chodźże tu, gdzie on jest? Nie chcę wchodzić dalej, bo tam są pająki. Już widzę, że na mnie czekają. Żeby tylko zatopić we mnie swekły. A on jakoś tak mocno tupie, więc mam wrażenie, że to on. Au. Tak, to on. To on! Piknie. No i moglibyśmy oczywiście skorzystać z skramu, ale kurczę... Wolałbym najpierw dojść do tego miejsca, w którym spadliśmy na dół. Ciekawe, czy można spaść na... Czy można spaść do góry, Seto? Okej. Trochę eliksirków, więc się odbiliśmy. No i tak naprawdę chyba zeskakiwaliśmy tutaj, nie? Idąc dalej. Tak, dobra. I powiedzmy, że w mojej głowie mapa jest kompletna. A, jeszcze. Czy czasem tutaj nie ma jakiejś kodamy? Nie ma. Pod nami tylko coś jest, albo nad nami. Widzę jakąś czerwoną kropkę na radarze. No, to, no i też przy okazji ta pani. Ale tą panią... To ja bym, kurde, później ogarnął. Może jednak się pomodlmy przy kapliczce, przy kramie. Cyk, awansik może być oczywiście. Awans... Lećmy dalej w to serce. Może prędzej czy później to jakoś zaowocuje i da jakieś profity. A tymczasem tak, na górze jest skrzynka chyba. Ale ja bym najpierw zagadał do tej pani tutaj. Ewentualnie obszedł tu naokoło. O! Dzień dobry. Czemu ty jeszcze żyjesz? Tu jest z kolei Kodama chyba gdzieś pilnowana przez nich. No jasne, że tak. Wykluło się to komoleńko. No włocka, tu jest baniec. Od kiedy te pająki tak skaczą?
Dobra, tutaj mamy jakieś znajdźki. Świeca przywoływacza i obsydianowy napierśnik. Obsydianowy napierśnik, z tego co się orientuję, to jest dość mocarna sprawa pod względem... Aha. Pod względem... defa. Ale my chcemy być trochę lżejsi. Dobra, to z racji tego, że każdy przeciwnik musi zginąć chociaż raz, to warto by było tą panią tutaj w jakiś... O nie, to! No! Ej, to jest nie fair. Na szczęście ta klątwa, którą nam zarzuca, chyba po tym, jak ją zabijemy, ona nam znika, bo jeśli by jakbyśmy z nią wytrzymali, to chyba by pewnie zżarło nam zdrowia do zera. Nie, ty jesteś normalny. A tutaj chyba to trzeba nawet iść. Dobra, to najpierw sprawdźmy ten domek, czyli to piętro. Bo tutaj jeszcze gdzieś jest Kodama. Prawdopodobnie na wyższym piętrze gdzieś. Tak samo... Mhm. Tak. Aha. Też trzeba uważać, żeby te pająki, które podchodzą do nas, nie przełaziły przez jajeczka. Mogą nam zaciągnąć do nas no, dość dużo innych takich małych pającurów. Dobra, skrzynka. To najpierw. Ona się odblokowała po tym, jak oczyściliśmy tą krainę. Mroku. Aha, i pieseł. No i pieseł spadł. No cóż. Być może wróci. No chyba mi się wydaje, że oni wracają na swoje miejsce. Zwłaszcza jak ja będę gdzieś daleko. Dobra, kolejna Kodama. Nie pokazało mi, która to jest, nie? Więc trzeba będzie sprawdzić tam przy okazji. No i co? I ten piesek chyba tu nie wróci, co? Tak szybko. Chyba, że wraca po schodach. No ale dobra. Mniejsza z tym. Ja i tak po schodach muszę zliść. Przyjdzie tu? Idzie. Idzie, idzie. Ała! Ała! Serio? Dobra, odzyskaliśmy trochę amerity, to przy okazji odzyskaliśmy trochę zdrowia. No dobra. To w takim razie jedyna ścieżka, która nas interesuje, jest tutaj. Pytanie, czy prowadzi do bossa. Tu nie ma nic, a... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oczywiście, że prowadzi do bossa, słuchajcie. No to co to jest, jak nie arena walki z bossem? No oczywiście, że arena walki z bossem. I nawet na radarze mamy, że to jest miejsce zadania. Że to jest miejsce zadania. Taki fioletową kropkę. Fioletową, różową kropkę. No dobra, no spróbujmy sobie w takim razie zawalczyć, ale podejrzewam, że to będzie coś pająkowatego. Zarzućmy sobie tak, żebyśmy dłużej przetrwali. Okej, okay, możemy się uleczyć. No i co? No i sru. No dobra, i będę walczył sam. A już myślałem, że będę miał kumpli. Jakiś ty brzydki! O, złapał mnie, złapał mnie. To niedobrze chyba, nie? Tak, to niedobrze. Au!
No, się. Nie, nie łap mnie! Tak, złapał mnie. Czy ty możesz przestać? Okej. Dobra. Krajny okej, mogłem się tego spodziewać. Dobra, teraz będzie bomby chyba walił, co? Stój. Au! Ała! No, chyba na nie nie działa za bardzo spowolnienie. Ała! Spowolnienie ma dość duży zasięg. Nie wiem, czy on ma zamiar się zmęczyć. Ej, to dobre, bo to kurde zabiera mu ten atak. Ała! Nie ten! Tamten atak, który zrobiłem, rozwala mu Amritę, która jest na jego plecach. No serio! Jaki to ma ogromny... zasięg ma ogromny. Shit. Ola Boga. Śmierć od Kto? What the fuck? Kto to tak nazywa? Ty, dosyć agresywny, jak na pająka. Pająk taki, bym powiedział, człekokształtny, nie? Taki trochę octopus. Będziemy musieli zdecydowanie zmienić talizmany na coś takiego, co pomoże nam w walce z bossem, no bo jednak talizman wróżbiarstwa nie sprawdza się zbyt dobrze. Podejrzewam, że te pióra ogniste też mogłyby na niego zadziałać, bo ogień wydaje mi się, że na pająki powinien działać, przynajmniej tak logicznie jest. Ale kolejne podejście zrobimy sobie do niego już w następnym odcinku. Bo nie wiem, ile tutaj mi tego zajmie. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No a w przyszłym odcinku mam nadzieję, że już go pokonamy. Trzymajcie się, na razie, pa pa!